Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale kolor.scrapbooking. Mam na imię Ania i przychodzę dzisiaj do Was z prezentacją albumu. Jest to również album sylwestrowy. Tym razem troszeczkę w innej kolorystyce. Jak wiecie, ja bardzo lubię takie ciemne kolekcje, jeżeli chodzi o albumy sylwestrowe. W związku z tym nie mogłam się doczekać zakupu kolekcji od Minty Papers, nowej kolekcji Happy Birthday. To jest kolekcja taka w kolorach granatu i różu takiego delikatnego. No, kolekcja myślę, że bardzo bogata. Ja akurat w przypadku tego albumu korzystałam z tego małego bloczka o formacie 15,2 na 15,2 cm. No i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że będzie to taka dość ciężka praca, bo powiem Wam szczerze, że w tym albumie udało mi się praktycznie zmieścić cały ten bloczek, czyli dokładnie, no może nie dokładnie cały, ale prawie cały, czyli tu chyba są 24 strony. Lekkie ścinki mi po prostu pozostawały, więc cały praktycznie jest tutaj umieszczony. I problem polegał na tym, że w związku z tym, że ona jest dość bogata, czyli dużo jest tych elementów, dużo się dzieje w tej kolekcji, no to ciężko mi było złapać ten balans. No i na przykład tych takich arkuszy, które by uspokajały trochę tą kolekcję, no zaczęło mi w pewnym momencie brakować, więc musiałam w jakiś sposób pomyśleć, jak zaaranżować te strony, żeby to nie było, żeby ten album nie był pstrokaty, a żeby go się przyjemnie oglądało. Więc ja już zaraz go otwieram, będziecie mogli sprawdzić, czy mi się to udało. A ogólnie kolekcja jest fantastyczna, cudowna, moja ulubiona też kolorystyka, jedna z fajniejszych. No i też oczywiście kolorystyka, która zawiera kontrasty, które ja uwielbiam. Jeżeli chodzi o sam album, to jest album na zdjęcia Instax, nie tylko mini, ale także te większe formaty. I tutaj jeżeli chodzi o okładkę, no to jest album mały, no bo to są zdjęcia Instax, więc 14 na 14 cm. Okładka się prezentuje tak, jest wykonana, znaczy obita okleiną typu kłaczek w kolorze takiego zgaszonego różu, ale bardzo ładny kolor. Fajnie tutaj pasuje do tej, nie mogę złapać ostrości, żeby Wam to pokazać, no ale jest naprawdę taki fajny, milutki, no i też elegancki z drugiej strony. Myślę, że też fajny pod taką okazję. Tutaj delikatna dekoracja na froncie okładki. Tutaj mamy na tekturkę Świętujmy od Laserowelowe, pomalowana farbą akrylową w takim kolorze granatu, żeby pasował do bazy. Baza w albumie jest z takiego papieru metalizowanego, jeden z moich ulubionych. Ja już używałam takiej bazy, ale w innym kolorze. Przy okazji albumu też na zdjęcia Instax z albumu Na wieczór panieński. Tam był akurat w kolorze różowym, metalizowanym, natomiast tutaj jest w kolorze granatu. O, i teraz może będzie to widać bardziej, o, ten papier się po prostu tak mieni, ale bardzo delikatnie. Także nie jest to jakieś, nie stanowi jakiegoś dyskomfortu przy oglądaniu. Tył prosty, element wycięty z kolekcji. Dodatkowo do tej małej kolekcji to kupiłam sobie jeden arkusz elementów do wycięcia i w zasadzie to wszystko. Prawdopodobnie gdybym wiedziała, że będzie taki w cudzysłowie problem z uzyskaniem tego balansu, to pewnie bym sobie dokupiła jeszcze jakieś jaśniejsze czy bardziej stonowane arkusze z większej kolekcji. Ale to, co mi się udało zrobić, to jest właśnie w tym albumie. No i tutaj mamy pierwszą stronę okładkową. I tutaj mamy element wycięty z kolekcji. To jest taki element, który nam podtrzymuje te klapki. Czyli zaczynamy imprezę, no to trzeba się wybrać na zakupy oczywiście. Otwieramy. W albumie też pojawią się dziurkacze narożnikowe i brzegowe. Dodatkowo mamy napisy. Napisy są stworzone, wydrukowane przeze mnie.
No i tutaj oczywiście miejsce na klapki i miejsce na zdjęcia na różne formaty, bo to niekoniecznie muszą być formaty Instax Mini, mogą być trochę większe, więc spokojnie też tutaj mamy taką kieszeń narożną, wyciętą z jednego z arkuszy z bloczka, docięty, podklejony na papierze bazowym. No i tutaj oczywiście ten przepiękny papier, zobaczcie, tak się prezentuje. No i tutaj już ewidentnie mata docięta pod zdjęcie Instax Mini, ale niekoniecznie, bo można ją wykorzystać na przykład zapiski. Nie ma problemu. Tutaj oczywiście mata pod większe zdjęcie, a do kieszeni zmieszczą się i zdjęcia o formacie na przykład do tej 9x13, tak na dobrą sprawę. Więc można sobie równie dobrze podocinać zdjęcia ze standardowych formatów. Kolejna strona. Tutaj oczywiście napis zabawę, czas zacząć, tutaj świętujemy i tutaj mamy trzymadełko w postaci takiego elementu wyciętego, podklejonego na papierze bazowym. No i mamy tutaj element pop-up na wklejenie czterech zdjęć. 2, 3, 4. Tutaj akurat pod zdjęcia Instax Mini. Piękna kolorystyka tych papierów, ten kontrast jest oszałamiający. Jeżeli ktoś lubi kontrasty, to z pewnością ta kolekcja będzie dla niego. No i tutaj mamy kieszonkę, która jest, na której mamy przyklejony element wycięty z kolekcji, podklejony na papierze. Tutaj również możemy sobie zmieścić zdjęcia w różnym formacie. Nie ma potrzeby, żeby jakby się ograniczać do jednego rozmiaru zdjęć. Tutaj mamy, zobaczcie, ta mała kolekcja miała takie mini karty, więc jak gdzieniegdzie je też umieściłam, ponieważ z tyłu możemy sobie dokonać jakichś zapisków. No i większa mata na wklejenie na przykład sobie zdjęć. Oczywiście zdjęcia na matach możemy sobie wklejać jednostronnie bądź dwustronnie. Obok na stronie zabawa trwa i tutaj mamy fajne wykorzystanie dziurkaczy narożnikowych. I stworzona taka książeczka z uchwytem też z elementu wyciętego z kolekcji. No i tutaj oczywiście miejsce na większą ilość zdjęć. Tutaj się nam zmieszczą dwa zdjęcia Instax Mini, bądź te większe formaty. Także jak kto woli. I muzyka, taniec i śpiew. I oczywiście piękne te papiery, tła. Naprawdę bardzo, bardzo dużo się w tej kolekcji dzieje. Od razu Wam powiem, że to w ogóle jest kolekcja typowo urodzinowa. Natomiast mi ona tutaj tak fajnie spasowała z tymi elementami różnymi, zobaczcie, grafikami pod imprezę sylwestrową, bo to może być też impreza sylwestrowa, ale może być urodzinowa impreza sylwestrowa. Także spokojnie można nawet w prezencie urodzinowym taki album podarować razem. I dwie klapki, tutaj tym razem dziurkacz brzegowy. No i te piękne tła, no, które naprawdę sprawią, że ta kolekcja jest mega, mega bogata. Kolejna strona, magiczna noc. I tutaj mamy belly band. Ten belly band tutaj wykończony znowu dziurkaczem brzegowym. Żeby te zdjęcia, bo tutaj oczywiście możemy sobie przechowywać zdjęcia, żeby one nam tutaj nie wypadły. Tutaj zamontowany magnes, więc spokojnie one tutaj mocno się trzymają, zobaczcie. Nic nie wypada. Nic się nie dzieje, zdjęcie nawet nie drgnęło. No i kolejna mata z kolekcji. Bardzo urocze te maty, maleńkie, więc postanowiłam je tu po prostu pododawać. Stanowią po prostu dekorację całego albumu. No i też myślę, że fantastycznie się tutaj sprawdziła ta ciemna baza w tym głębokim granacie, połyskująca. Ja może troszeczkę Wam ją podniosę, żebyście widzieli, jak to dodaje elegancji takiemu albumowi. No wygląda to naprawdę cudownie. Jedna z moich ulubionych papierów. One też są o wysokiej gramaturze, więc spokojnie można na bazę je używać. Dodatkowo to jest też klapka i pod tą klapką kryje nam się wodospad, więc możemy tutaj sobie spokojnie
wkleić większą ilość zdjęć. I tutaj, jeżeli chodzi o te przestrzenie, tutaj spokojnie możemy wkleić dwa zdjęcia Instax Mini bądź większe formaty. I tutaj również nam się zmieści zdjęcie. Zamykamy. Kolejna strona to jest taka mini narożna kieszonka. Przepiękne tło. To jest chyba ulubione tło z tego zestawu. Pięknie, szkoda, że nie było więcej po prostu tych właśnie teł takich bardzo stonowanych, czyli właśnie ten granat plus ten róż, bo one tak fajnie uspokajają tą kolekcję i jednocześnie pozwalają uwydatnić te wszystkie elementy, których jest tu mnóstwo w tej kolekcji, tak, żeby po pierwsze nie dostać oczopląsu, po drugie, żeby móc coś z tego albumu jakby dostrzec, tak, a nie kupę wielość elementów, w zasadzie nie wiadomo na co patrzeć. Także fajnie by było, gdyby było troszkę więcej tych arkuszy, natomiast jeżeli ktoś ma możliwość sobie do kupienia, czy w tych większych formatach, czy może ma dwie na przykład takie kolekcje, to spokojnie sobie poradzi, nawet przy większych albumach. Kolejna strona, niezapomniany wieczór, i tutaj mamy takie klapki w takim dość nietypowym kształcie, ale myślę, że też fajnie eksponują ten arkusz na przykład z kwiatami, przepiękny. Tutaj mamy jakby taką jakby kontynuację, żeby powielić. Tutaj spokojnie sobie zmieścimy zdjęcie, a tutaj mamy belly band, gdzie również możemy sobie wsuwać zdjęcia. One nam tu oczywiście nie powypadają, bo nam trzymają klapki. Natomiast belly band no jest jakby stworzony z tych elementów właśnie dostępnych w kolekcji, bądź wyciętych właśnie z arkuszy i pozwala na przechowanie naprawdę sporej ilości zdjęć. Kolejna strona. Tutaj akurat bardzo prosto, bo tutaj mamy zestawienie elementów wyciętych z kolekcji. Nie podklejony do końca napis odliczamy. Tutaj możemy sobie oczywiście wsunąć zdjęcie, tutaj również. I ostatnia strona, trochę bardziej pojemna, czyli mamy klapkę z kieszonką. Tutaj oczywiście też sobie możemy spokojnie wkleić zdjęcia. Tutaj sobie zdjęcia wsadzamy, możemy je włożyć luzem bądź na matach. Piękny papier, to już mówiłam. I to też jest jeden właśnie z tych papierów dostępnych w tej małej kolekcji, z tymi mini kartami. Ja to użyłam jako tutaj papier, który ozdabia nam klapkę i napis Szczęśliwego Nowego Roku. Tutaj mamy też kulę wyciętą jako trzymadełko, wyciętą z elementów dostępnych właśnie na tym arkuszu z elementami do wycięcia. I tutaj zobaczcie, jeżeli chodzi o napisy, one też są właśnie na tym papierze metalicznym, tylko że na różowym. Także myślę, że też się wszystko ładnie ze sobą zgrywa i ładnie prezentuje. Ten album oczywiście, tak jak już wspominałam przy poprzednim albumie sylwestrowym, on będzie dostępny do zakupu. Wszelkie informacje odnośnie ceny, wysyłki są umieszczone przeze mnie w opisie do filmu. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej ten album jest dostępny od ręki. Wystarczy do mnie napisać informację, że ktoś jest zainteresowany. Ja oczywiście się odezwę. Ja oczywiście serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną na kanale, za wszelkie miłe słowa, które od Was otrzymuję, za to, że się przede wszystkim udzielacie na kanale, gdzieś tam zaznaczacie swoją obecność. Mi jest mega miło, jak to widzę. I też bardzo mnie to mobilizuje do pracy, więc przy okazji tego albumu też zapraszam Was do wzięcia udziału w tutorialu, który już jest opublikowany na kanale, a mianowicie na wykonanie albumu mikołajkowego. Myślę, że też fajna forma, nie tylko na album mikołajkowy, bo to ja wykonałam ten album w formie albumu mikołajkowego, bo tak sobie gdzieś tam zaplanowałam. Natomiast on może stanowić doskonałą bazę do wykonania każdego innego albumu okolicznościowego w też szybkim czasie. Od razu też Wam powiem, że będą trzy części tego albumu, bo gdzieś tam tego czasu troszeczkę zabrakło, a nie chciałam przedłużać filmów. Więc ja Was serdecznie zapraszam. Pierwszy film już jest na kanale, więc spokojnie
Można sobie obejrzeć i nawet dobrać swoją kolekcję i na przykład sobie wykonać taki album, nawet dla siebie. Ok, ja Wam bardzo dzisiaj dziękuję. Zapraszam oczywiście do kontaktu. Czekam na Wasze komentarze, opinie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!